pojedynku na gali Fan 33. Gratulacje przede wszystkim i powiedz, czy czułeś obawy przed ogłoszeniem werdyktu sędziowskiego? Czy byłeś pewny swojej wygranej? No, nie czułem obawy przed ogłoszeniem werdyktu, ponieważ podłączyłem swojego przeciwnika, tak, padł na deski. Wywróciłem go tak, że chyba, już nie pamiętam, kurde, bo tu amok w walce, chyba dwa razy, czy trzymuczyłem obawy, chyba dwa razy z tego, co pamiętam. Nie byłem pewien werdyktu, ale no jednak chciałem skończyć tą walkę przed czasem, nie udało się, ale i tak się cieszę, że jest walka wygrana. No ten lewy sierp tam wszedł. Czułeś wtedy, że podłączyłeś go i mogłeś skończyć tę walkę w tym momencie? Tak, czułem, ale jednak nie chciałem się za bardzo podpalać i tam lecieć mocno do przodu z doświadczenia po prostu. Wiem, że czasami nie warto, lepiej zatrzymać chłodną głowę, poczekać na ten dobry moment. No nie udało się go ustrzelić, ale i tak udało się go podłączyć, więc myślę, że jest dobrze. No. Walka na zasadach semi-pro. Myślisz o zawodowstwie, kiedy ewentualnie chciałbyś zawalczyć pierwszą zawodową walkę? Tak, my już myślimy z trenerem od dawna o zawodowstwie. Mieliśmy już przyjechać na zawodowstwo 2 lata temu. Jednak pewne problemy zdrowotne odsunęły mnie po prostu od tego. Musiałem to sport zostawić na drugi plan. Ale tak, idziemy teraz w zawodowstwo. Gdzieś tu teraz walkę półzawodową, ponieważ 2 lata miałem przerwy, właśnie nie walczyłem. Przytarłem się teraz na walce półzawodowej i idziemy w zawodowstwo. Generalnie walki semi-pro czy amatorskie, no to była rzadkość na galach pierwszej, drugiej czy trzeciej sile w kraju. Wiadomo, że pandemia spowodowała, że na tych okazji gdzieś na mniejszych galach macie mniej, no bo te mniejsze gale są lokalnymi galami, nie ma wsparcia, nie ma sponsorów i tak dalej, wszystko wiesz. Nie będę tego, nie muszę ci tego mówić, natomiast była chwila zastanowienia, jak fan zadzwonił, czy byłeś zaskoczony w ogóle, że druga siła w kraju proponuje ci walkę w takiej, na takich zasadach. Znaczy to ze mną nikt nie rozmawiał, po prostu trener. Od trenera dostałem tą propozycję, tak? Nie wiem, z kim dokładnie trener rozmawiał. Dostałem tą propozycję, no i zgodziliśmy się od razu, tak? Fan to jest bardzo dobra organizacja, bardzo popularna w Polsce. Także myślę, że warto było się tutaj pokazać z dobrej strony, no, dla szerszej publiczności. Także nie zastanawialiśmy się od razu, wzięliśmy tą walkę. Śmiało. Czy jeżeli przejdziesz na zawodowstwo, to musisz walczyć dla Fenu, czy Fen zakontraktował cię tylko na walkę w semi-pro? Nie rozmawialiśmy jeszcze o tym. Na razie po prostu podpisałem kontrakt na tą walkę półzawodową. Co dalej jeszcze, nie wiem, to trzeba rozmawiać z moim trenerem. Ale obstawiam, że zostajesz Fen i teraz pytanie, kategoria ciężka czy kategoria półciężka? Nie, kategoria półciężka, już wcześniej myśleliśmy o tym półciężkiej. Zresztą ja ważyłem dzisiaj 97 kg, tak? Ja już tak od roku zbijam tą wagę, sobie schodzę powoli, bo wcześniej ważyłem 108 kg, już przez rok mi się udało te 10 kg zgubić, tak? Docelowo do półciężkiej. Jeszcze nie mam takich warunków po prostu na wagę ciężką, jestem wysoki, ale nie mam tylu kilogramów, tak? Porównując do tych innych chłopaków na skalę światową, tak? Z tej wagi ciężkiej, to są naprawdę wielkie chłopy, silne. Ja może waga ciężka, to nie wiem, może za parę lat, gdzieś pod koniec kariery, jak już będę starszy, większy, tak? Przez te lata treningu sobie wyrobię więcej mięśni w ogóle, ale na razie nie, na razie waga półciężka. A czy był jakiś stres? No kibiców nie ma, natomiast wiadomo, że biłeś się dla Fenu, także no to gdzieś też tam z tyłu głowy na pewno siedzi, czy zupełnie na ludzie? Znaczy, nie stresowało mnie to, że się bije dla Fenu, ponieważ jeździłem wcześniej na Mistrzostwa Świata, organizacji IMMA w Podlegu bezpośrednio pod UFC, to jest naprawdę wielkie wydarzenie. Nie wiem, czy można to z czymś porównać. Biłem się tak, że... Znaczy to jest po prostu coś innego, bo to jest na zasadach turnieju, tam są 4 wielkie klatki, ale rozmiarów takich jak w UFC, tak? Zjeżdżają się najlepsi zawodnicy z całego świata i tam ze sobą rywalizują. No to jest bardzo wielkie wydarzenie, które trwa tydzień czasu, z tego co pamiętam, codziennie są walki. Także takie duże wydarzenia też przeżyłem, byłem też w Dubaju na takiej gali, gdzie walczyłem w walce wieczoru, też bardzo duże wydarzenie. No ale fajnie się było tutaj pokazać dla Fenu i bardziej się może, znaczy stresowałem, nie stresowałem się, ale te 2 lata przerwy też spowodowały to, że może nie pokazałem wszystkiego w tej walce, bo nie byłem jeszcze tak pewny swoich umiejętności i tego, co potrafię pokazać w klatce, tak? Ale myślę, że po tej walce się przytarłem i teraz będzie tylko lepiej, no. Świętowanie dzisiaj? Nie ma co świętować, trzeba wracać do treningu, odpocząć, tak? I wracać do treningów, no tak jak mówię, chcę walczyć półzawodowo, więc teraz jestem w takim cyklu treningowym, gdzie no skupiam się na treningach, tak? Po prostu. Raczej relaks niż zabawa. To gratulujemy, dziękujemy. Dziękuję wam również. Dziękuję. Gratuluję. Dziękuję. Chcesz to tutaj naszych gości.